Marcin Jędrusiński urodził się 28 września 1981 roku we Wrocławiu. W młodzieżowych mistrzostwach świata czy Europy na 200 metrów trzykrotnie zdobył srebrny medal, a raz wygrał. W zawodach seniorskich sukcesy miał głównie w sztafecie, między innymi drugie miejsce w 2006 roku na mistrzostwach Europy. Brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach i w Pekinie. W Atenach wraz z polską sztafetą 4 razy 100 metrów zajął 5 miejsce. Indywidualnie odpadł w półfinale na 200 metrów. W eliminacjach wygrał swój bieg m.in. przed Usaintem Boltem, który miał wtedy 18 lat. Po latach okazało się, że Marcin Jędrusiński jest ostatnią osobą, która pokonała Usainta Bolta na Igrzyskach, ponieważ po olimpiadzie w Atenach Bolt święcił już same sukcesy i zdobył aż 8 złotych medali na 3 kolejnych Igrzyskach. To jest wprawdzie fajna historia, ale na pewno nie coś, co wspominam najchętniej. W Atenach nie zrobiłem rekordu życiowego, nie walczyłem medalu. Oczywiście to były dla mnie najbardziej udane Igrzyska, ale wcale nie dlatego, że wygrałem z Boltem. Mimo wszystko mam to wideo na komputerze, żeby je kiedyś pokazać dzieciom. Przyznał Jędrusiński. Jamajczyk kończy już karierę, a ostatni start czeka go 12 sierpnia w sztafecie 4x100 metrów.